Mamy to, ludzie. Fears to Phantom. Epizod 4 Iron Bank Lookout. I gra. Podobno będzie trwało ten tak z godzinkę, półtorej godzinki ten epizod 4. No i co, zaczynamy, bo czekałem na to długo. Bo ten pierwszy to był zajebisty. Drugiego chyba pamiętam najmniej. Trzeci był w chuj przerażający z tą stalkerką. Ale czwarty to podobno jest jakiś nowy wymiar. Więc zaczynamy. A, nawet 2 godziny tam napisane było, o kurde. 12 maj. Okej. Aha, what the fuck? Okej. Dobra, to jest ciekawe. Cześć, jestem Jack Nelson. Mam swoją małą robótkę, pracuję jako... Jak to się mówi? Park Ranger? Boże. Strażnik lasu, tak? Strażnik lasu w parku. The Pacific Northwest Forest. No, Descent Management Forest Service. I had salary that allowed me to make ends meet. Afforded myself restaurants, nice closet. My biggest accomplishment so far has been being by RV. Okej, czyli jesteśmy takim common gościem, który... Po prostu ma małą robótkę jako strażnik lasu, który mieszka w takiej jakby, nie wiem jak to się mówi, altance, takiej wysokiej. Jego największym, jak to się mówi, osiągnięciem w życiu było kupienie tego. Zapomniałem. Uwa, dobra, nieważne. This is one time I were transferred from the outpost another because some official cost. Okej, przeniesienie. My RV. Aha, że kupił sobie camper. Dobra, RV to jest camper. Okej, czyli go przeniesie na nowy posterunek. To 2 godziny drogi jest na ten posterunek nowy. A ja mogę jechać. Ty, pamiętacie w trzeciej części była tylko jazda rowerem. Teraz mamy kamperem. Całym kamperem. Kylan Nelson jakiś do nas pisze. Nieładnie jest czytać wiadomości jak się jedzie. A i w ogóle ta muzyka co tutaj jest to jest copyright free, więc można ją puszczać. Dobra, pozobaczmy. Kylan Nelson. This job, the jungle season, and the... To jest pewnie jego żona. Jack Nelson Ironbark. Call me. With that, I call you back. How is... Aha, nie. To jest jego siostra. Mitch Scott. This is that. For my bombard. He starts shift on the night. To jest nasz pracodawca chyba. Why did the picture of kurwa, nie, jak w lesie będzie jakiś, nie wiem, jakiś kurde gościu, który jest tym namiotmenem. Dzisiaj coś mi słów brakuje, nie wiem czemu. I kurde, będzie jakiś psychopatycznym namiotmenem i będzie nie tylko będzie chciał mnie zabić, ale też mi przed zabiciem postawić namiot, to będzie naprawdę. Poza tym twórca tu napisał, że to jest najstraszniejsza historia dotąd, jaką on zrobił. Aha, czyli nasz Jack, dobrze mówię? To jest Jack? Jake, Jack? Czekaj, bo zapomniałem.
Jack Nelson. Lubi naturę. I remember the dinner passing crossable. I have best burgers in town. You have tried them. Could you really use get mean before a starting start things cave? Nieładnie cię tak zatrzymywać w trakcie jazdy, no ale dobra. Kto mi tutaj zabroni? A potem będzie, że tu największym drogiem to jest policja. On cały czas obserwowała, jak jedziemy. Kurde, 2 godziny drogi? Mam nadzieję, że nie będziemy tyle jechać. I bum! Gra tak naprawdę jest o jechaniu kamperem 2 godziny. I najstraszniejsza, kurde. Najstraszniejszy epizod na świecie. Wow! Dobra, gdzieś jestem. I saw the dinner Kyle was talking about. Okej, okay, czyli ona tutaj jest. A może bym zaparkował jak człowiek? O Boże, tam są ludzie. Jedna wygląda jak ta psychopatka. Jak się wychodzi? Wow! No życie travelmana, nie? Szkoda, że tego ziarna się nie da wyłączyć takiego. No ale no cóż. Życie travelmana. Ale kamperek taki... w stylu Walter White, nie? No. Dobra, wchodzimy do środka. Dzień dobry! Witam. Proszę mnie zostawić w spokoju. Witamy w... bliźniaczej rzeczce. Jak się pan dziś miewa? Dobrze, a pani? Czuj się jak u siebie, weź sobie stolik jaki chcesz. Zaraz do ciebie podejdę. O, dobrze, dziękuję. Nie chcę zaczepiać ludzi. Chcemy tak siedzieć na uboczu? Kible czyste. Nie wiem, chciałbym wszystkich pozaczepiać. Jak jedzenie? Tylko się na mnie gapił. Długa podróż, co? Gdzie zmierzasz? No tu... Aha, ma zamówienie. Ja będę... Staferem? Kto to jest Stafer? W Iron Bike State Park. Więc to prawda. Wszystko co mówią, co się stało tym dzieciom za dnia... w trakcie dnia. Co? Muszę iść. Wyglądasz na zagubionego. Nie ma to jak złapać gościa, jak pije kawę i teraz do mnie tak... Jak sowa. Trochę zmęczony. To miejsce ma dobrą kawę. Jak to się mówi? Mood. Jeśli twoje samopoczucie na to pozwoli. Na jedną. Jak widzisz, ja zawsze tutaj piję waniliową latę. Więc gdzie się wybierasz? Zaczynam moją nową pracę w parku miejskim. A, to super. Nie wiedziałem, że ta praca jeszcze istnieje. A ty co robisz? Pracuję w finansach. Jestem finansowym analitykiem. Dla dużych firm w mieście. Brzmi interesująco. Tak, to wielkie wyzwanie, ale sprawia mi to radość. Ale też zajmuje dużo czasu. Imponujące. Tak. Ale mam taki trochę roller coaster czasami. Ale nie...
ale nienawidzę tego, co robię. Dobra, siadamy gdzieś. Siednijmy se tu. O, podchodzi. Dobry wieczór. Jestem Barbara. Czy jest pan gotowy, żeby coś zamówić? Tak. Więc co mogę dla pana dziś ten? Cheeseburger z frytkami. Grillowana kanapka z serem. I z kruszkami cebulowymi. Kropsiki z nuggetsami. Kanapka. Nie, cheeseburger i fryteczki. O! Mamy tutaj najlepszego burgera na zachodzie. Czy chciałby coś pan zamówić do picia? Kawę. Znakomicie. Jeszcze coś? To by było na tyle. Dziękuję. Wspaniale. Przyniosę jedzenie najszybciej, jak zostanie zrobione. Po prostu niech pan da mi znać, jeżeli będzie pan czegoś jeszcze potrzebował. Brzmi dobrze. Dziękuję. No to czekamy. Zawsze mam... nawyk, żeby iść siku przed jedzeniem. Dziwny nawyk, ale dobra, no. Jak chcesz szczać, to szczaj, tylko traf. O! Fizyka sikania! Ale jak trafia z daleka? Pieprzony musi mieć długiego drąga. Już? A umyjemy ręce? Przydałoby się, nie? No. No i dobra. Można wracać na nasze miejsce. I zobaczyć, co będzie się działo dalej. Kurde, jak ja czekałem. Jak lubię te First to Phantom, to jest takie zajebiste. Ja lubię tą grę. I już smutno, że dochodzimy do końca. Piąty epizod będzie ostatni, niestety. Ale mam nadzieję, że twórca będzie dalej robił takie fajne horrorki, bo one nie są jakieś drogie na Steamie. Z dwie dyszki. To nie jest dużo. Dziękuję. I robię się głodny. Mogłem sobie polać. Teraz to jest... Walić sosy, jak widać. Zaraz, Kyla, tylko jeszcze się napiję. Co ona mi tam napisała? On szybko je strasznie. To jak tam idzie? Jestem tutaj, ciągle jem. Jest dobre. Czy smakowało panu jedzenie? Tak, było świetne. Czy chciałby pan coś jeszcze? Czy przynieś już czek? Poproszę czek. Okej, zaraz będzie, dziękuję. Mówiłam ci, że jest dobre. To jedzenie przypomina mi. Musisz mi podać przepis na coś. Okej. Jestem w domu, zaraz ci prześlę. No i super. Dobra, idzie czek. Ile? Here's the check. Your total... Dobra, $6. Płacimy $6, dajemy tipa. A dajemy tipa, szalejemy! 50% tipa. Thanks for the... Dziękuję za... Wysoki napiwek. Ja. No to co? Wracamy. Jedziemy. Tylko jeszcze chciałbym sprawdzić coś. Niby jest. Niby są cienie sępów, ale nie ma sępów.
Tu jest jakiś gościu stoi, chciałbym z nim zagadać. Co za gościu, ja sobie... Jak ten burger? To jest taki mały kąsek nieba. To miejsce jest takim moim weekendowym miejscem. Jesteś tutaj nowy? Tylko przejeżdżam. No to miłej podróży. Dziękuję. Jedziemy dalej. 15 minut minęło. Jeszcze się nie zesrałem, jest dobrze. No to w drogę. Zobaczmy, gdzie jest ten nasz... Gdzie nasza ta altanka. Kurde, jakie rapsy. O, chyba się nas przewinie. 8:02. Trochę ciemno. Widzę poprawki. Ruszają się drzewa. Wszyscy idą w stronę Wiedźmina, no. Ale to dobrze. Musiałem sprawdzić lokalizację tego parku. Horror? Ja tu nie chcę horroru. Chociaż gram w horror. Zaraz. Dzień dobry. Ktoś tu mieszka? Ja troszkę zgubiłem chyba. O! Kurwa, ty jebany debilu! Kurwa mać, wystraszyłeś mnie! Myślałem, że jesteś jednym z nich. Jednym z kogo? Panie, święć nad ich duszą. Czy mogę zobaczyć pana przepustkę? Nie jestem ten, jak to się mówi. No ci, co mieszkają... Dobra, nie jestem kamperzystą. Jestem tutaj przetransportowany do tej altanki pożarowej. Czy to prawda? Nie wiedziałem, że zatrudniamy w tym sezonie. Chwilę, muszę to sprawdzić. To ja podjadę. Chwila. Ale mnie kurwa wystraszył, pieprzony szeryf. Coś idzie? A, bo on idzie do mnie, dobra. Okej, gościu, możesz jechać. Twoja altanka ma numer 11. Przepraszam za to, co się wydarzyło. Po prostu byłem... zaskoczony, że ta altanka nie będzie... że nie będzie ona zabezpieczona w tym sezonie. Ale proszę, oto twoje klucze. No już będzie zabezpieczona, ja tam będę. Otworzę dla ciebie... przejście. No to otwieraj, ja wchodzę. Dobra, mamy numer 11. Ale naprawdę, już... Minęło ile? Prawie 20 minut, a już mnie gościu tak wystraszył, tak mi wyszedł z tych... za drzwi, że myślałem, że się zesram, nie? Mógłby pan odejść?
Gościu! Aha, ja tu nie wjadę. Flashlight. Thank you. Take the flashlight. Jak on mi ją dał? Now you will also get it. If you need it, you can reach tower 12. Okej, okay, tower 12. Thank you, Billy. Czy on mi wszedł do chaty? Hej? Z kim ja gadam? Co się stało? Jeszcze jedno. Nie podróżuj dalej niż połowa mili od wieży. Okej. Okay. Bobcats and Bears. Nasty business. Okej. Okay. You got it. I told you to try to scare me, but I looked at that serious. Jak się włącza latarkę? A, ona już jest włączona. Czekaj, ja mam iść tutaj? Zaraz, gdzie ja mam iść? Bob? Bo nie wiem, gdzie mi otworzył wejście. No tam nie. Ja bym chciał pojechać. Czy ja mam zostawić tu kampera i wejść tam? Bob? Czy mógłbyś mi... Aha, otworzył, dobra. Chyba wjadę, nie? Nie chcę zostawiać swojego kampera, bo może się przydać. Nie wjadę! Muszę iść na piechotę, no dobra. Myślałem, że mogę wjechać sobie. Dobra, Bob, pilnuj tutaj. Ja idę. Też już się cykam. Żadnych rowerów, tylko na koniach. Zostań przy ścieżce. Aha, zostawiłem back RV at first. No to weźmy plecak. Zapomniałem o plecaku. Dobrze, że mi przypomniałeś, gościu. Bez plecaka to jak bez siusiaka. Gdzie jest mój plecak? A. No i super. A zapomniałem, że tu się da rzucać rzeczy. Dobra, mamy do 11. Trzymajmy się ścieżki, nie schodźmy ze ścieżki. O! Przenieśmy. Ja myślałem, że z kampierem wjadę, będę bezpieczny, nie? A tu nie ma, dupa. Na piechataka. 11.32 p.m. O, jakaś ta. Jakiś most. Tower 11. Frequency 155.250. Muszę to zapamiętać, pewnie będzie to ważne. Pamiętajcie, 155.925 i 2.0. Dobra, to akurat łatwe do zapamiętania. O, już widzę. I teraz zadajmy sobie jedno najważniejsze pytanie. Kto mnie zaatakuje? Niedźwiedź. Łania. Namiot Mien, który mnie postawi namiot. Jakiś gryzoń. Jakiś przypadkowy przechodzień, który na przykład nie będzie się podobał mój kolor skóry. Albo moja płeć. Jakiś... Jak się nazywają? Jakiś miodożer! Który zobaczy, że mam kapkę miodu na sobie i mi się na mnie rzuci. Jest generator, wszystko jest. Wchodzimy. Ty, a tam jest jeszcze ta. Można sprawdzić, nie? I mam pół mili nie odchodzić od tego miejsca. Zapałki. Aha, bo moje ręce są full.
Dobra, ale będę wiedział, że tam są zapałki. To jest jakby zniszczone. Dlaczego? I co ja tu będę obserwował? Dobra, Jack, nie musisz tak wszystkiego komentować. No i otwarte. Ty Firewatch mi się przypomina, nie? Armor won't give me a sense of comfort. Niby tu jest flashlight, ale mamy zawsze drugą, nie? W końcu mój nowy dom na kilka miesięcy. Radio equipment was sitting on the wooden table. Gdzie tu jest światło? Forgot to turn to generator on first. Co?! Czekajcie. To wyrzucę sobie. To generator trzeba włączyć, myślałem, że jest włączony. Ale błędy nowicjusza. Dobrze, że stoi toj. No i działa! Tam się pali, tu się pali. Nikt mi łba nie odwali. Tam jest kolejna tower, to jest ta dwunastka pewnie. Ups. Tu są zapałki. Ja bym sobie ją położył, o, na mapie. Albo nie. Podnieśmy i połóżmy sobie tutaj. O, jak się... Perfekto! Jestem mistrzem. O kurde, co ja jestem hakerem? Stintern Rainbow 98. User Tower, a skąd ja mam wiedzieć, jaki jest User Tower? Check the Iron Bar Rules Flyer. Okej. Okay. To muszę wyjść. Muszę sprawdzić Iron Bark Rules. Apartment. System parcel is Iron Bark. Tower number. Iron Bark 11, ok. Mamy tu bardzo fajne rzeczy, widzę. To musi być kominek, musi być drewienko. A drewienko wiadomo, że jest gdzie? W tym. Nie! O, mogę tak robić, jak w pierwszej części. Straciłem właśnie, kurwa, zapałki. Jestem debilem. Dobra, wpiszmy Iron Bark 11. Okej, okay, ładuje się. Niech ta gra trwa i trwa. Witam! Hello there! Tutaj uśmieszek. Twój zaufany wirtualny asystent. Jestem tu, żeby pomóc ci na twoim komputerze. Tu jest dla ciebie randomowy fakt. Wielki kanon w Ameryce, w Stanach, nie jest tylko breathtaking, Boże. No nie tylko jest fantastyczny, ale jest też bardzo stary. Ma za sobą 6 milionów lat. Dzięki za ten fakt. Dobra, walisz swoje te. Iron Bark Trail Map. Łocie, panie. This is Iron Bark Trail Map. Tutaj jest Tower 12. Daleko. Nie mogę sobie ten, mogę sobie przybliżyć. Zapalane, hike, assistant hike, I just want to explore the park, beautiful, the comfort. Okej. Okay. Jak tu jest 12. Tu jest do Archers. Tu są pikniki. Tu jest ten obserwacyjny punkt. Tu można pikniki robić. Fire Tower.
Jest moja Fire Tower. Jak dwunastka jest tam, to gdzie jestem ja? Tu. Tower 11. No to ona jest o pół mili oddalona ode mnie. Nawet więcej. Przypadek? Nie kurwa sądzę. Service reporting. Temperature. A skąd ja mam to kuźwa wiedzieć? O! O! New guy, haven't gotten your name yet. What is it again? Voice acting! Jestem Jack. I saw your light turn on. I gotta say, it's refreshing to see Tower 11 alive again. Kto mówi? I'm Connor. Fire Connor. Tower 12. Z dwunastki, okej. Okay. Isn't that the job? I've had to cover your area until you arrived. Super. Anyways, what brings you to this towering paradise of ours? Szukam zmiany, proszę pana. Zostałem przeniesiony tutaj. Jestem naprawdę zmęczony. Nie? Dobrze, dziękuję. Muszę rozpalić ognicho. Muszę iść po te. Po drewienko. Nie mogę iść? Dlaczego? Ty, ale ja nie mam zapalniczki, bo mi wpadła. Znaczy zapałki. Jak mam rozpalić bez zapałki? Mamy problem, proszę pana. Nie spodziewałem się. Kurwa, nic tu nie widzę. Nie, no nie mówcie, że ja już zepsułem grę. No nie, nie mówcie mi tego, no proszę was. Naprawdę. Przecież ja zamarznę tutaj. Nie mogę się rozpakować? Update the reporting software, not me, refuel generator, not me, absolutely the biggest. Okej, nie mogę mieć gości. Supply drops in hand every Sunday. After dark, update the reporting software routine. No video, games in the system. Remember to call your sister station before you sleep. Okej. Niby... Mamy kompas. Niby fajne. Tylko proszę pana, mam jeden problem. Nie mam drewna! A ja jako drewno się nie liczę. Nie no, ja muszę wyjść. No jak mam napalić w kominku bez kominka? Znaczy bez drewna. Mamy problem, proszę pana. Czekaj. Entrance? Ja nie widziałem żadnego. Widzieliście tu jakiś woodstone? Nie ma. Znaczy kominek jest, ale nie ma... Nie ma... drewna. Czym mam palić? Siebie mam wrzucić? Oczywiście, że nie. No muszę zejść po drewno! Dlaczego mi nie daje zejść po drewno? Powiem tak. Ale kurde, tu jest rzeczy! Ups. To sobie zostawię. Czy można palić krzesłem? Czy wy widzicie tutaj jakieś drewno? Czy ja jestem ślepy? No nie ma, są szachy.
Homework. Kuchenkę mogę odpalić, ale po co? Proszę pana, czemu mnie pan oszukuje? Connor. Woodstone. Ale jak mam zapalić? Co? Co to jest? Spray na niedźwiedzie? Tak. Lornetka. Zaraz, zaraz. Wrzucę to. Nie mogę, nie mogę. Chciałem wrzucić to, nie mogę. Nic, co ja mam teraz zrobić? No nie wiem. Dopóki się coś nie odblokuje, to może zróbmy to. Temperatura. Wind speed. Muszę wpisać, bo to jest mój pierwszy dzień. Temperatura. Gdzieś tu widziałem ten. O! 44,6. 44,6. No jak? Gdzieś było. 6. Wind speed. No to muszę sprawdzić. Jaki mamy wind speed. Dwadzieścia wind speed. Okej, no. Dopóki mi się nie odblokuje, że mogę iść na dół, bo nie mam jakby drewna w kominku, no to 20. A jak jest cloudy? Nie, no chyba nie jest cloudy. Ja bym powiedział, że jest clear, no ale może być cloudy, no nie wiem, zobaczmy. Cloud. Number of hiker assistant 0. Nie ma żadnych na razie. Reported by Jack. Zły weather condition. No to jak zły, no to clear. No i git. James Garcia, 8.25. Joshua Norton Cloud, clear. Tu jest mój clear, 20. Okej. Okay. Tam jeszcze coś widziałem. Report submitted, okej. Okay. Plague Exe. Wow, jest gra. Można zabijać zombie. Zombie killer. It's me. Headshot. O kurwa. Ten czymś rzuca. Ej, fajne. Szybko się poruszamy bardzo. Tak ma być. Wow, 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 wow. Boom, headshot. Dobra, koniec tego grania. Jak ja mam wyjść na dwór? Nie ma tu ani firewooda, ani nic. Mogłoby się coś odblokować, nie? No ale nie działa! Nie ma tu firewooda. O, mogę tak robić, nice. Jakby nie mam tutaj... A gdzie jest moja latarka? Czyż leżała tutaj? Chciałem, gdzieś rzuciłem. Nie, no nie mówcie, że nawet latarkę zgubiłem. A tu jest.
No Woodstone nie ma. Ani tu, ani tu. Nigdzie nie ma. Nie ma, nie ma żadnego jakby staku z łudami tutaj nigdzie, a zejść nie mogę na dół. Dlaczego? No patrzcie, no nie mogę. Jakiś skrypt się zepsuł czy coś? Co my tu jeszcze mamy? Konsola. No, chyba nie bardzo. Flash Drive Media. Plant Interview. Jezus. How do you feel about being a plant? Do what the fuck? Moisturize. Fascinating. What do you do for a living? No chyba ci nie odpowie, gościu. Yeah. How does that work? Wow. There's nobody talks to me like that on my sh. Technical difficulties. Ron Ross. Dzień dobry, witam wszystkim serdecznie. Dzisiaj pomalujemy razem. Nazywamy to naszym przedwiecznym zielonym. Dziś pomalujemy na nim zielone bebeszki. Tylko pamiętajcie, trzeba uważać. Musicie pędzlem gładko chodzić po płótnie. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale musicie swoim pędzlem operować bardzo delikatnie po płótnie, żeby ten zielony bardzo był wykwintny. Najlepszy na świecie. Ten zielony musi wyglądać tak naturalnie, jak wasza trawa ponad podwórku. A jeżeli nie macie podwórka i wasze podwórko jest brzydkie, pomalujcie je na trawiasty kolor. Będzie w ogóle ładniej. Zobaczycie. To będzie najlepsze, co zrobiliście w życiu. Koty! Miau, miau, miau. 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 Miau, miau. Ja pierdolę, co to są za koty? Już koniec z mojego voice actingu, boli mnie wszystko. Na pewno głos. O, tego nie patrzyłem. Jesus, spokojnie, gościu z Painta. Thank you. You have been commissioned by the Ironbark Fire Department to protect one of the most prestigious parks in the state of Washington. Tak? Jestem zaszczycony. We've been known as one of the safest parks in America. Naprawdę? I hope you can keep it that way for many years to come. Robi wrażenie. This training video will ensure that you work to the best of your abilities. You've been selected as one of our fire lookout observers. This is Cieszę się bardzo. A rewarding job which requires many hours of hard work. Ale czy daje tyle pieniędzy? You will be working in our state-of-the-art lookout towers. And the following is a list of responsibilities you will have. Keep watch for fire. Będę obserwował, czy nie ma żadnego ognia, czy jakiejś gorącej laski w lesie, żeby nie podpaliła nam całego lasu. I co to ma być za połączenie? Że ogień i kurde. Co to jest w ogóle za połączenie? Ogień i piwo. Aha, że po piwie może ktoś tak zrobić, tak? Dobra. After collecting the data, input it into our state-of-the-art service reporting form. This is a highly complicated form. To już zrobiłem. Often used by NASA employees. So don't be too ashamed if you can't figure it out at first. You have the privilege of using such a form. Keep campers out of unregistered campgrounds. Dobra. The campers might start a campfire, which could lead to a wildfire. Będę ich od tego trzymał. Listen to authority. So take precaution when escorting them. Jeżeli mi się uda zareagować na czas, no. If you're worried about your safety, do not call 911. Aha, nie mam dzwonić. Keep maintenance of the park.
Wiecie, co mi się wydaje? Bo to wszystko się tak... Zaraz powiem moją konkluzję, bo ja mam sobie trochę nutki detektywa i ja zawsze muszę coś... mieć swoją konkluzję. Patrząc na wszystko... Patrząc na wszystko, co już widzieliśmy w First to Phantom, Stalker w pierwszej grze, zboczeniec, który postawił własny automat w hotelu w drugiej grze, który chciał zgwałcić tą dziewczynę, ale się schowałem w szafie i byłem cichutko. W trzeciej zazdrosna ex-dziewczyna, która chciała mnie zabić, socjopatka. Czego jeszcze brakuje? Gościa, który ma kompleks Boga? Psychopaty? Albo jakiegoś pieprzonego kultu? Z tych trzech w tej grze coś się może starzyć. Co jest... Aha, nic tu nie ma. W tej grze może być coś z tych trzech rzeczy, tak mi się wydaje. Bo jeszcze tego nie było. A jak gościu mówi, że to jest coś najstraszniejszego, to co może być najstraszniejszego? Psychopata? Gościu z kompleksem Boga? Czy kult? Gościa z kompleksem Boga bym wykluczył, więc wychodzi albo jakiś psychopata, który gwałci ciała, albo podpala las, bo go to podnieca i potem gwałci, albo jest jakiś kult, który myśli, że podpala się drzewa, żeby wezwać ich Boga. Coś w tym stylu mi się wydaje. Ale nadal nie mogę tego zrobić! Co ja mam z tym zrobić? Nie ma... W końcu się odblokowało. Ale nie ma! Nie ma kominka. Znaczy nie ma tego. Jaki Marley? Ale nie ma nic. Aha, no to jak taka była, no to się nie ma dziwić, dlaczego tutaj nie ma tego. Pewnie zajebała wszystko dla siebie. Dobra. Spoko. Dlatego idę do storage shacka, bo chyba się w końcu odblokowało. Tak? Mogę już wejść? Nie ma niewidzialnej ściany? Tak! Ja pierdzielę. Po pierwsze, to na pewno muszę wziąć zapałki, bo tamte mi się zgubiły. Kurde, no... A tu jest kolejna latarka. Wiecie, co ja zrobię? Ja sobie wezmę kilka na górę, żeby nie latać dwa razy. I idziemy jeszcze po zapałki, bo bez zapałek i tak nic nie zrobimy. I jeden na zapas sobie zawsze weźmiemy, żeby nie schodzić. Ale wieje. Trochę się zmęczyłem. Dajcie mi te zapałki. A tu mam jakby, o, widzicie? Jakby mi się pewnie zgubiło. No i mi się zgubiło. I tą gazolinę też sobie wezmę na górę. Bo tamto już trochę zużyłem. Jeszcze mi się monitor wyłącza, no. Drugi, znaczy. Nie wyłączaj się w takich sytuacjach. I połóżmy je delikatnie tutaj. Dziękuję. A wiecie co? Latarko. Ja cię zostawię. Jestem odważny. Mamy światło. Wezmę i jedno, i drugie. Żeby nie latać dwa razy. Jedno. Jak twoje ręce są full? Jest kolejna lat... Aha, bo mogę i jedno... O Boże, naprawdę. Naprawdę nie mogę? Dobra, wiecie co? Nie będę się w to bawił. Znaczy, wezmę jeszcze tą gazolinę i ten jedno drewno kominkowe, ale
już zapalam i spierdzielam spać. Żebym nie zamarzł. Leżeć. I idę po jeszcze jedno drewienko i wystarczy. Przepraszam za tą moją konkluzję, jakbym się pomylił i gra się zakończyła inaczej. Jakby mnie jakiś wielki niedźwiedź gonił i po prostu mnie zabił. Po prostu i pewnie tak będzie, karma mnie dopadnie. Bo jak zawsze coś mówię, to potem się nie zgadza. W Cyberpunku już się tego nauczyłem. Że moje konkluzje czasem są do dupy. Połóżmy sobie przy kominku. Dobra. Polejmy. Dobra. Zapalmy. Jak się zapala? No przecież polałem. Jest? Tak. Zapałki leżycie tutaj. No, jest, udało mi się. Dzięki, Connor. Ona bardzo długo była samotna? Tak, zreportowałem już noc. Zrobiłem to szybciej niż... Tak, zrobione. Dobra. Dziękuję wzajemnie. Dobranoc, Connor. Pogadamy jutro. Możemy iść spać. Chyba. Tak, możemy. Jezu, już 50... A nie, bo ja muszę przyciąć, bo... Szukałem rozwiązania przez 10 minut chyba. O, o! Co tam się dzieje? Czekaj, zapalę światło, bo nic nie widzę. Co jest? Muszę siku. Connor? O nie. O nie. Ej, gdzie jest kibel? Nie ma tu kibla? My first night brings to my cabin gave me strong feelings. No co ty nie powiesz? Mogę zejść na dół? Space to pee? Mam lać na schody? O, Svenja, wawali, diwawa. O, pee my ej, pee my ej. Kurwa, tam stoi jakiś kurde ten podróżnik i tak z odpożarą mówią. Oh, fuck. Kurwa, wilki! Co się dzieje? Nie wiem, mam iść dalej spać? Czy mam zejść na dół, czy nie mogę? Nie mogę. Czyli muszę chyba iść dalej spać. Czy ja wstałem tylko siusiu? No chyba tak. Ale słyszałem też, że coś tam gadają. Jakieś... Noc druga. Piję kawkę. Ale ładnie tu jest, ładnie to jest gra zrobiona. To jest niby ten sam silnik, ale z każdym epizodem jest coś... Coś... po prostu... Jest coś majestatycznego w tym silniku. Bo wiem, że ta gra jest robiona z serduchem. I naprawdę, jak ktoś kupi tą grę na Steamie... To naprawdę... Zapłaćcie i zróbcie recenzję dobrą, bo naprawdę jest warto. To, że ja się zagubiłem na początku, nic nie znaczy. Bo ja po prostu jestem zacofany. Dobra, kawka wypita.
No, co tam? Już, już, już idę. Już, już, coś tam się dzieje. Zgłaszam się, Connor, co tam? Co, co proszę? Aha, ktoś nie ma pozwolenia na camping. Niech sprawdzę. Znaczy, daj mi sprawdzić. Tak, widzę. The smoke white and vampire. No, widzę. Jest. Tak, 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 widzę, już, już ci mówię. Nie, nie komputer. Tak, widzę, widzę. Okej, nie zarejestrowany. Okej, heading north, I report back on it. Tak, masz jakieś dla mnie specjalne detale? Okej. Dzięki. Dobra. Bear spray mam wziąć tylko. No to biorę. Lecimy. W tamtą stronę. O kurwa mać, naprawdę? Przecież... A ja w ogóle mogę iść tak daleko? Już się zgubiłem. Gdzie to było? Tamtą stronę, dobra. Te drzewa zasłaniają, nic nie widziałem, no. Mam? Jak tu mi się niedźwiedź zaraz jakiś wyskoczy, to naprawdę. To naprawdę. No, uwaga! Jest znak niedźwiecki. A dobra, przeteleportuję mnie, bo już myślałem, że będę musiał iść. Jeszcze idę tam. Jest noc. Nie wziąłem latarki! Fuck! Przepraszam. O chuj! Niedźwiedź zaatakował. Jestem głupi i nie wziąłem latarki. Macie latarkę? Kyla. My tire, thanks. Are you okay? Hope you pay back when you see it. I'm sorry, Kay. I don't think my sector is very good service. Oj, przepraszam. Coś tu robi fiu fiu fiu. Słyszycie? Kto tam? Pokaż się! Muszę to zgasić, ale jak? Jak to zgasić? Jakaś łopata, coś? Czemu nie mogę podnieść latarki? Dobra, gra jest trochę confused me. Bo nie wiem, jak to gasić. Aha, może swoim sprayem, co? Nie. Musi coś tu być do zgaszenia, no. O nie. 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 Naprawdę? Dobra. Położę go tutaj.
Jak mogę zgasić? Aha, dobra, o, mogę wziąć wodę, dobra. Przepraszam, wziąć. No i zgaszone. Tu coś brzęczy. Aha, i w ogóle nie pójdę tam, nie? To chyba wszystko? Gościu poszedł siusiu. A ja mogę sobie iść. Do widzenia? Wyjdź. Słyszeliście to? Jakby ktoś zapinał rozporek. Albo rozpinał. Wróciłem do mojej wieży. Nie mogłem się otrząść po tym, że wyczułem coś tam bardzo złego. Mój umysł nie pomagał, ale myślę, że mogło coś się zdarzyć. Nie, grę mi wywaliło. Wywaliło mi grę. Nie, dobra. Moja wieżunia, cześć! Zapomniałem latarki, jestem tępy. Dobra, dzisiejszy raport trzeba zrobić. Dać Connorowi znać, co się tam stało. Ja zamykałem drzwi, jak wychodziłem. Okej. Connor, jesteś? Hej, Connor, słyszysz? Opowiedz o obozowisku. O kim mówisz? Zdarza się to tutaj często? O! No nie! Moja konkluzja się zaraz potwierdzi. Wiecie chyba, która. Skrzyki. What does the fox say? Ale to były inne skrzyki. I don't know what you're talking about, new guy, but I heard from the rangers that a lot of campers have been flocking to that area lately because of the disappearance of those three kids. No właśnie, tutaj giną, znaczy zagina. Spokojnie, ja już jestem zestresowany, zaraz wiem, że coś mi tu na ryj wyskoczy. Zaginięcia dzieciaków tutaj się pojawiały. Miesiąc temu. Co się stało z tymi dziećmi? Tak, nawiedzone, wszystko nawiedzone. Ty, nie brałem pod uwagę duchów, ale niemożliwe w tej grze. Tu zawsze musi być jakaś istota cielesna. Nie? Ale takie nie, niepewne. Zdawaj mi raport, gości, jak coś. Over and out. A ja muszę zrobić swój codzienny service reporting. Temperatury in Fahrenheit. I wind speed, dobra. Czekajcie, bo muszę wstać. Kylan, co tam? Aha, ten... Not delivered. Nie mam tu zasięgu. Okej, dała mi ten przepis. Okej. Może bym coś zjadł właśnie.
bym sobie to upichcił. Dobra, temperatura 49,3. Wind 21. Oj, przepraszam, zamknąłem sobie drzwi przed ryjem. 49,3 i 21. 49,3, 21. Wind 0. Jack. No jak to? To clear ma znowu być? To jak jest? Muszę sprawdzić. Że mgliście? Że chmury? Że padało? Nie? A, no to cloud, no to brałem przecież. No i dobra. Czy ja mógłbym sobie to zrobić, na przykład? Uncooked pasta mam. Ale jak ja mam to? Mariana Suez. Mariana Suez. Czy ja mam Mariana Suez? Mariana Suez. O nie, chodź tu, sosiku. Mariana Suez. Pepperoni. Czy ja mam pepperoni? Mam pepperoni. Mozzarella cheese. No to widziałem tam. Decided tomatoes. Nie, to nie to. Tu mam. Place of ingredients. Solid bake of 420, bake enjoy. Ile? Czterdzieści pięć minut, to trochę potrwa. Tak? Już. Co tam? Co jest? Wow! Jezus, dobra, ziewną. Co powiedzieli? No to dobrze. Co za ulga? No oby ich wytropili, bo ja nie chcę. Dobra. Dzięki, Connor. Over and out. Pyk! Możemy sobie zjeść? I like eating in the bed. Niam. Jeszcze trzeba rozpalić w kominku. Ty! Nie mam tego, co przyniosłem wcześniej. Ja się rozglądam, nie? Jakby co. Ale dobre to jest. Coś gwizda, czy mi się zdaje? Słyszycie to? I just already full. Coś gwizda. Muszę iść po ten. Po drewienko kolejne. Ale coś gwizdało. Albo to przez szyby tak przechodziło. Ale mogło mi się wydawać. Wiecie, co najlepiej zrobić? Jak idziemy spać, to najlepiej zakrywać te właśnie. O to. Dla bezpieczeństwa.
No po prostu idę spać. Dobra, odłóżmy. Nie to. Dobra. Zapalone. Nie. Ty wracasz tu. Może być tu. Możemy iść spać. Boję się. Naprawdę się boję. Druga 27. O, o. Ja pierdolę, ktoś tam był. Jakiś, kurwa, uszatek. O, kurwa. Connor? Pomocy, kurwa! Ktoś tu, kurwa, jest. Spray na niedźwiedzie, kurwa. Nie! Nie mówcie mi, że od nowa mam wszystko robić. Przecież go poraziłem! Poraziłem go, nie? Ale się wystraszyłem, ja pier... I kurwa, moja konkluzja się jednak... przydała. Czemu nie zadzwoniłem do Connora? Czekajcie, może mogę? No nie! A, już wiem, co mam zrobić, dobra, już wiem, co mam zrobić chyba. No jakiś kultysta pieprzony. Dobra, ludzie, próbowałem wszystkiego. Oprócz jednego. Przeczekać, aż on sobie pójdzie. Tego nie próbowałem. On tu zakłada ten. Kuźwa, ale trafiłem! Kult! Pieprzony kult, albo jeden kultysta, nie wiem. Zakłada on to. Idzie. Boże, ta muza. I chyba poszedł. Nie wiem, co to ma być. Muszę to Connorowi zgłosić. Connor, słyszysz mnie? Muszę z tobą pogadać, to pilne. Halo. Coś było za moimi drzwiami. Powiedz o czasce. Nie sądzę, żeby jakieś dzieci się ze mną zabawiały. To brzmi jak jakiś prawdziwy rytuał. Wow.
Dobranoc, Connor. Będę spał ze sprayem. Mogłem się schować. Noc trzecia. Jezu, ile tu jest nocy? Następnego dnia obudziłem się, będąc pewny, że ostatnia noc była prawdziwa, czy to był tylko sen? Connor próbował mnie przekonać, że to był niewinny prank przez dzieci zrobiony. Ale coś było w tej nocy, że czułem się w jakimś mrocznym miejscu. Coś dziwnego dzieje się w tych lasach. 8:34. O kurde, co to takie? Tower. Stary, to jest tak zabrudzone, że ja tu nic nie widzę. Jakbyś to może wyczyścił, to bym coś zauważył. Tak, to nic nie widzę. Czemu mnie nie chce puścić? Co ja mam tutaj sprawdzić? Aha. Flara! Ratunkowa! Zaraz. Ops, nie tak. Hello? Is anyone there? I need help, please. Co jest? Someone answer. Kto to? Hello? Can anyone hear me? Tu Jack, wieża 11. Oh, thank goodness. I'm lost and I'm really starting to freak out. Co się dzieje? I don't even know where to start. I went out to explore the area and lost track of time. And okay. Now it's dark and I can't remember the trail back to my truck. I think I'm lost. Możesz opisać swoje ubranie? What equipment do you have with you? I have a flashlight, a compass, a fully charged two-way radio, a flare gun, and some of my camping equipment. Możesz opisać swoje ubranie? I'm wearing a red jacket, camo pants, and a green backpack. Okej. Jaka jest twoja lokacja? I'm in the middle of the woods, on this trail surrounded by trees. Everything looks different at night. I thought shooting a few flare gun shots might get someone's attention, but no one's come yet. Ja jestem. All it did was light up the trees and make everything look even scarier. I just want to find a way out of here. Możesz opisać otoczenie? I'm surrounded by trees. Aha. I remember passing a small stream earlier. O! Dobra, gdzie się teraz udajesz? I'm walking towards west right now, because I remember walking east when I came here. Okej. Okay. Oh, thank goodness, I see it. Co widzisz? I'm at a trail intersection now, but I can't remember if I should take the right trail or the left to get back to the trailhead. Can you help me? Czekaj. I might try interaction now, but I can't remember if you should attack the right train or left to take back to the trailhead. Can you let me help? Czekaj. Muszę sprawdzić. Czekaj. Hello?
Musi iść w lewo, dobra. Dobra, dobra. Musisz iść w lewo, gościu. W lewo. Dobra. Mam nadzieję, że dotrzesz bezpiecznie. Co masz na myśli? Co? Jak to słyszysz? To nie ja. O kurwa, to nie ja, spierdalaj gościu. O kurwa, gościa też dorwali. Co to, Bob? Czy kto to? Bob! Tower Supplies. Pukam od godzin. No nieprawda, od kilku sekund. Pomagałem zagubionemu kamperowi. Kamperzyście. O tej godzinie? Mam twoje zaopatrzenie do wieży. Okej. Dzięki. Co robiłeś tu ostatniej nocy? Co masz na myśli? No, przejrzywałem ten obóz, gdzie się paliło ognisko. O Boże, mieli to się. O co ci chodzi? Dziwne biny, Bobcats and Bears. Wiem, jest tu niebezpiecznie. Tak, to bardzo zajmująca praca. O, powiedzmy mu o tej czaszce. O Boże, miej litość, ja pierdzielę. Dobra, po co ja mu to mówiłem? O Jezu, przepraszam. Nie pomyślałem o tym. Fuck, mogłem zrobić foto. Okej, muszę robić foto. Dzięki za supplysy. No i co teraz? Aha, no dobra, kolejny dzień. 56 i 4. I 24. Dobra. 56 4 24 1 Jack. Aha, no tak, muszę sprawdzić pogodę. Chyba jest windy, jak dobrze pamiętam, nie? No i git. Zrobione. Teraz tylko napalić w kominku. A coś się tam do mnie odzywa? Nie, bo not deliver. Muszę iść po... Wolę iść z tym? A nie mogę iść z tym. Dobra, to biorę latarkę. I was too hungry. Aha! To nie pójdę jednak. Muszę sobie zrobić znowu ten... siedzonko. A gdzie jest moja... A, tutaj. O. Aha, jest za cold. No to podgrzejmy w mikrofali. No powiem wam, że gra jest bardzo rozbudowana, no. Bardzo. W porównaniu do trzeciej części to jest dwa razy chyba większa.
muzyczkę. Rozglądam się, nie? Bo już się boję. Co mi znowu zaraz wyskoczy. Ale to gra jest długa. Oj, trochę się będzie rzucać. Trzeba zarwać nockę. Dobra, zjedzone. Do zmywaka. Teraz mogę iść, pobuda. Ale zapierdziela teraz, nie? Właśnie ja też słyszałem te gwizdy. Co ten. Ja mam nadzieję, że on przeżył, ale wątpię. Kurwo, ty jebana w dupę pierdolona, chuj ci w dupę. Dałeś mi właśnie zawał. Zostałem zawału przez ciebie. On you. Jak ja masz na imię? Mów mi, Silas, kim jesteś? Nie musisz nikogo alarmować. Jestem pracującym. Robię serwisy w Radio Tower. Okej. Okay. Zawsze pracujesz tak późno? Każdą sobotę. Dostałem taki. Communication nice open. Okej. Write a message each and every. Okej. Co masz na myśli? Natura ma inne plany. Aha, no tak, no z naturą nie wygrasz. Widzimy się później, Silas? Dobrej nocy, Jack. Mam nadzieję, że będzie spał dobrze, ale pamiętaj. Ciekawość może prowadzić do miejsc, do których nie chciałbyś iść. Żegnaj, Jack. Dzięki, kurwa, toś mnie pocieszył. Dał mi bardzo creepy vibe, no. Mnie obserwują, nie? Oni tu kogoś podstawili. Tu zamknięte. O fuck, tam mnie zamknąłem na początku. Dobra, już zamykam. Ta gra jest naprawdę. To jest naprawdę inny poziom strachu. Inny poziom strachu. Mam dziwne wrażenie, że urosłem. Aha. Co, mam tak po prostu iść spać? No jestem, przecież to ja. Jestem. Poszedłem po drewno do kominka. I natknąłem się na pracownika wieży komunikacyjnej. No, gościa, który naprawia wieżę komunikacyjną. O czym ty mówisz? O kurwa! Co? To z kim ja gadałem? No dokładnie, to z kim ja gadałem?
ale znał moje imię. Możliwe. Okej. Okay. Dobra. Tower 12, signing off. Over and out. Ja pierdolę, kto to był? A w ogóle ja tu mam jakąś... Jak ja mogę robić foto? Bo tu, ja tu nie mam żadnej jakby foto... fotopułapki, nie? Ale już dwa razy zginąłem. Moja niepewność jest, cały czas rosła z dnia na dzień. Kiedy się wypisałem w nocy, że idę spać. Powiedziałem sobie, że to musi być zmiana w klimacie i muszę do tego przywiknąć. Nieznajomy, którego widziałem w lasach, to nie było coś na tyle wielkiego, żebym jeszcze kogoś alarmował. Ale to miało się niedługo zmienić. No dzięki! Dwie noce później. 9:18. Pada deszcz. Tak. Okej. They wanted me to let you know. They say it's an important security update. Okej. More snoopers, I guess. Jak mam zupdate'ować swój komputer? To be honest with you, all this new technology, not really my thing. Dare I say it, these computers are probably going to take all our jobs one day. No pewnie kiedyś tak. Anyways, for now use the console to run the new system update. Okej. Dobra, dam ci znać, dzięki. Konsol. Help. Check the available system update. Okej. Okay. Czy... to jest czy, czy k? Upydy. Command... jak? Update... aha. Up... date. Update code. Jaki jest update code? Update code? Skąd ja mam wiedzieć, jaki jest update code? Check for available system update. Check the fo- czekaj. Wers. Ale skąd ja mam wiedzieć, jaki jest update do kodu? Rainbow folder disk 742. No nie mam tutaj jakby. Czekajcie. Help. O. Okej. Okay. Chyba poszło. Security patch version. No to teraz muszę install update. 1803? Nie. 5468?
No to jak? Package code, a jest 4 4 3 4 6 0 8 4. Package found, looking for the service lines. Please enter an active line. Czym jest kurwa active line teraz? Service busy lines, active line 5-4. No ale jak wszystkie są zajęte, to jakie ja mam wybrać? Gdzieś 5, jak 5-4-1-6 jest zajęte, 10-4-1-5, 5-9-8-7, no to 5-4-8-7 jest. 5-4-8-7. No dobra, mamy to. Your system is update. Wow! Nie! Nie, kurwa! Nie, nie, ja się zaraz zesram. To ten pracownik, znaczy podszywający się pod pracownika na pewno. Muszę iść po gazówkę. Kurwa mać. Ale pada. Gdzie ty musisz się odlać? A. Czemu miałem mikrofonik? Ja pierdzielę, miałem mikrofonik gdzieś, dlatego nic nie mówiłem. Bałem się, że ktoś mi wleci w kibel, mnie zgwałci w żopo. Tydzień później. Czas przemijał. Generator Conora był w serwisie. Dlatego musiałem patrolować jego teren przez 2 dni. Nie było żadnego ognia. Jedyne co musiałem robić, to sprawdzać, co jest u Conora 2 razy dziennie. To był jedyny czas, kiedy gadaliśmy. Oprócz tego, że gadałem do siebie. Wow. Nie, znowu ciemno. Nie. Co? Już wstaję. Jack, you copy? Jestem. Okay, tell you what. I don't have the energy to do this right now. Co się stało? I've been here busting my ass, working on that old piece of garbage generator. Okay. Now I'm seeing this. I'm seeing more smoke to my west. Looks like we got another camper. O nie. It appears to be in your sector. Do you see the campsite from your end? Zaraz sprawdzę. Ale gdzie to jest? Tutaj. O kurwa, ale mi... Oh, fuck! No kurwa! Kult! Only thing that made sense time to wake was to take evidence of it.
Widzieli, jak zrobił zdjęcie? O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa, o kurwa. Muszę stąd spierdalać. O kurwa. A nie mogę do Jacka? Kurwa, nie mogę. Nie biorę latarki. Gdzie jest ten spray pierdolony? O kurwa! Spierdalaj, spierdalaj, spierdalaj! Uciekaj, uciekaj! Aż fuck! Co ja miałem zrobić? Fuck! Jak miałem uciec? Jeszcze raz! Dobra. Zapomniałem, że jest jeszcze jedno miejsce, gdzie mogę się schować. W kibelku. I tam spróbujemy. Szybko spierdalamy. Szybko, 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 szybko! Dobra, poszedł, kuźwa. Poszedł sobie do budki. Spierdalamy. Szybko, szybko. Ja pierdolę. Ale tu jest rozbudowana ta część. Szybko, uciekaj, gościu. Uciekaj, Jack. Jebać ten kult i wszystko. Gdzie jest mój kamper? Oh, fuck! Do kampra. Go! Moja adrenalina wzrosła.
nacisnąłem pedał i pojechałem do najbliższej kabiny strażniczej. Na wdechu zawiadomiłem wszystkich przez radio. Słuchaj, Jack. To jest trochę niebezpieczne, to jest trochę zwariowanie, Mitch odpowiedział. Następnego ranka służby wszczęły małe śledztwo w tej okolicy. Ale jak wiadomo, nie znaleźli żadnych znaków ani dowodów. Nikt nie wierzył w moją historię. Myśleli, że to przez to, że byłem odizolowany. Po prostu trzymaj się szukania ognisk. Mitch mi zaoferował. Ale to była ostatni raz, kiedy moja noga powstała w tym lesie. Ja pierdolę. Dziwna myśl tak siedzi dalej w moim brzuchu. Nawet jak parę lat minęło, te przeżycie zostało w mojej pamięci na zawsze. Moja rodzina myślała, że wszystko sobie wymyśliłem. Ale wiem, co widziałem. Prawdziwe czy nie? Po zmroku, w tym lesie dzieją się bardzo nielegalne aktywności. Jeśli ktoś chce w najbliższym czasie kempingować tam, proszę uważajcie. Bądźcie bezpieczni. Koniec! Wow! Ja pierdzielę, jakie to było dobre. 10 na 10. Ja pierdzielę, jaka historia, nie? Piękne, piękne, piękne. First to Phantom nigdy nie zawodzi. Czekamy teraz na epizod 5, a wy zostawiajcie łapki w górę, subujcie kanał, jeżeli wam się First to Phantom podobało. I do następnych horrorków i do następnych serii na kanale. Pa, pa!